Beton został skruszony na budowie Metra Karolin. Jest również aneks na ostatni odcinek Metra. Tramwaje do Żelania Wschodniego w październiku. Utrudnienia za utrudnieniami w najbliższy weekend. Pociągiem po 4 torach do Otwocka, a także zakończyła się budowa Muzeum Historii Polski. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w piątek 29 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemem wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsze z tym. Zaczynamy od razu od awarii wind na stacjach metra. I tak, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, do Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Stokłosy, Konatowicza, Młociny, jak i również Stokłosy to stacje metra, na których nie działa jedna winda. Następnie mamy dobrą nowinę, a mianowicie, tak, już w końcu skruszyliśmy ten beton. Metro Karolin, nie ma tego problemu. Konkretnie betoniarnia, która się w tym miejscu znajdowała. No niestety, ładnego zdjęcia nie wysłałem transportowi, więc... Mamy jakie mamy, ale wracając do meritum, betoniarnia, która w tym miejscu się znajdowała, została całkowicie usunięta. Jeżeli chodzi o względy formalne, po prostu teren został całkowicie przejęty. No i to jest dobra nowina, ale to nie oznacza, że teren został przejęty i budujemy. Trzeba go najpierw oczyścić, a wykonawca tego nie zrobi, no bo to nie jest w jego gestii, tylko i wyłącznie w gestii od osoby, której się przejęło, więc na razie musimy poczekać, aż to zostanie przejęte, oczyszczone i wtedy faktycznie wykonawca, czyli w tym momencie firma Gulermark, będzie mogła całkowicie to przejąć. Ale raczej to zrobią niedługo, bo ogólnie jest coraz lepiej, lepiej i lepiej, bo aneks został w końcu podpisany. No, pierwotnie w grudniu poprzedniego roku dostaliśmy informację, że ten aneks zostanie podpisany, no ostatecznie stało się to teraz. W grudniu 2022 roku zostało ogłoszone, że jest już porozumienie i w najbliższych tygodniach będzie podpisany aneks. Te najbliższe tygodnie to było prawie rok, no i ten prawie rok to się skończyło w końcu 25 września, zostało to podpisane w końcu. Szybkie te kilka tygodni. No i tak po tych kilku tygodniach wiemy już teraz, że koszt został trochę podciągnięty z poprzedniej kwoty finansowania tej inwestycji przez Miasto Stołeczne Warszawa z 1,3 miliarda do 1,950 miliardów. Czyli de facto budowa tych ostatnich stacji metra będzie kosztować Miasto Stołeczne Warszawa mniej więcej 2 miliardy złotych. Co ważne, Warszawa się oczywiście ubiega o dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale nie wiadomo jak z tym wyjdzie. Ważne jest to, że pierwotnie budowa miała się zakończyć 29 kwietnia 2024 roku, więc za pół roku. Natomiast oczywiście to jest całkowicie nierealne i nowy termin realizacji to jest 11 października 2025 roku, z czego z góry miasto już zakłada, że ten termin jest niewykonalny przez opóźnienia związane z przejęciem betoniarni i dlatego termin najprawdopodobniej to jest jesień 2026, czyli mniej więcej o rok jeszcze później. No, dla mnie to nawet może i lepiej, dłużej będę mógł nagrywać, więcej zobaczymy, ale oczywiście nie będę ukrywać, że byłoby przyjemnie mieć całą drugą linię metra gotową z STP, bo aktualnie na Karpatach to jest Armagedon, biorąc pod uwagę, że pociągi już są upychane po liniach metra, bo się po prostu nie da ich wszędzie zmieścić. Natomiast inna nowina to jest taka, że owszem, mamy wszystkie działki, jeżeli chodzi o betoniarnię, ale to nie znaczy, że mamy wszystkie działki. Jeszcze są inne elementy, które muszą być przejęte i działki na czas tymczasowy, czyli podbudowę łączników tunelowych i wzmocnienie po prostu tunelu w różnych konstrukcjach. To będą tereny przejęte na cały czas budowy i następnie będą oddane osobom, które miały ten po prostu teren wcześniej. No i tutaj są problemy, znaczy nie ma zbytnio chęci, żeby to przejąć. Więc na razie czekamy, jak to będzie wyglądać. No aktualnie, to przy okazji wam dopowiem, że inwestycji trzeba dopłacić 650 milionów złotych, więc jest lepiej, bo pierwotnie chcieli prawie miliard. Tak wygląda sytuacja. Na razie te działki muszą być przejęte, a jednym z takich łączników tunelowych, który już właśnie będzie budowany w najbliższym czasie, to jest właśnie łącznik na ulicy Kopera, gdzie prace już się rozpoczynają, zresztą zobaczymy. Od 2 października prace rozpoczną się w tym miejscu, będzie długo wahadłowy, dlatego też oczywiście w najbliższym filmie zapraszamy do metra, który się pojawi najprawdopodobniej w pierwszej połowie października. Zobaczymy dokładnie, jak wyglądają utrudnienia na Kopera, pierwsze prace przy usuwaniu tam nawierzchni i budowie łącznika, no i oczywiście jak tam prace pełną parą przy likwidacji betoniarni i na całej budowie metra. To wszystko niedługo, jak chcecie to zobaczyć, to wiecie co robić, tam jest taki czerwony przycisk.
Wracając do meritum, Titan Vaje to również inwestycje, które są realizowane w Warszawie, m.in. Titan Vaje na Kasprzaka, który też się pojawi na początku miesiąca, natomiast ważne to jest to, że w związku z tym oczywiście na lekcyjnej trzeba usunąć stare torowisko Titan Vajowe, żeby odbudować się w nowym układzie i tam przebudować przystanki i wszystko. Dlatego też nie będzie przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu lekcyjnej Ordona i Wolskiej po stronie wschodniej, czyli po stronie od Alei Prymasa Tysiąclecia, będzie tymczasowe po drugiej stronie skrzyżowania i w tym miejscu, jak możemy zaobserwować, jest aktualnie sam środek ronda, sam środek skrzyżowania zamknięty, ruch jest tak na okrągło, dosyć plac budowy będzie na środku jezdni, a z ulicy Wolskiej teraz nie będzie skrętu w ulicę Ordona. Także taka tutaj ważna rzecz. No i z Ordona nie będzie przejazdu na lekcyjną i z lekcyjnej nie będzie przejazdu na Ordona, bo po prostu na środku skrzyżowania będą realizowane prace. Także takie kolejne newsy. Kolejne newsy to oczywiście też kładka, która była zlikwidowana w ostatnich dniach. Ostatnią kładkę mam nadzieję, że mi się uda nagrać, niezależnie od tego, jaki to będzie dzień. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać w nocy i zrobić takiego timelapse'a po prostu z całej likwidacji. Nie wiem, jak ja to zrobię, jeżeli to będzie trwać dwa dni, ale jakoś to ustawimy. Natomiast to nie zmienia faktu, że możemy zobaczyć na taki filmie, który tutaj w teorii zrobili z likwidacji kładki. Ja to trochę się bardziej postaram, ale możemy zobaczyć, że faktycznie kładka była wyburzona, sypało się i ostatecznie trzecia kładka została zlikwidowana na Jana Sobieskiego. Została już tylko i wyłącznie jedna przy Beethovena, moja ulubiona, bo z niej nagrywam wszystkie filmy. Trochę będzie mi szkoda jej, jak faktycznie odejdzie, no ale no cóż. Też przy okazji z takich rzeczy, które w najbliższym czasie będą realizowane, to na początku października będzie podnoszone, o właśnie mi się przypomniało, będzie podnoszone ostatnie przęsło z wody mostu na Pragę. I tam też będzie, będę starać się nagrać to, znaczy nie z powietrza, bo szybko tak pozwolenie uzyskam, chociaż te przęsło już jest poza strefą, gdzie nie wolno latać. Lecimy dalej, czyli oczywiście przywrócenie ruchu tramwajowego do pętli Żerań Wschodni. Tramwaje wrócą pod koniec października, więc na spokojnie, to tak nie jest, że już na koniec października tramwaje raczej już tam wrócą, w związku z tym, że jakieś tam rzeczy muszą robić pod ziemią, a ulica Inowłocka do odwołania jest oczywiście nieprzejezdna. No to chyba raczej nikogo nie dziwi, bo na Inowłockim mają dojazd do placu budowy, więc po to sobie odcinać prywatny dojazd, prawda? No i oczywiście trzeba zabić nawierzchnię, jezdnię, drogę tramwajową, oświetlenie, chodniki, dużo tego by mówić. A tak, na placu budowy to wszystko jest niezbędne, nie jest potrzebne, a trzeba byłoby to już utrzymywać, musiałoby być działające, po co to komu. Ale ważne, żeby tramwaje jednak jeździły szybko, więc priorytet by się przydał. Tego słowa poprawnie wam teraz nie powiem na szybko. Natomiast co ważne, to jest to, że będą nowe ulice na Grójeckiej, Puławskiej i na ciągu Powstańców Śląskich Alei Reymonta. Będą nowe zielone fale. Na Reymonta, czy na Grójeckiej ma powstać w przeciągu 22 tygodni od podpisania umowy, na Powstańców Śląskich i Alei Reymonta 22 tygodnie i na Puławskiej 28 tygodni. Na Puławskiej to jest oczywiście odcinek od nowo budowanej trasy bezpośrednio do ulicy Woronicza. Także takie tutaj informacje i takie większe rewolucje są planowane właśnie na warszawskich torach. Zobaczymy, termin składania ofert mija 9 października. Inna informacja to jest to, że raczej w ostatnim czasie nie spodziewałem się, że zobaczymy linię SKM w większym ruchu w weekend, dlatego że jest marsz. Prawda? A, tak będzie. W najbliższy weekend będą dodatkowe kursy linii S1, S20, S3 i S30. Pociągi metra będą jeździć częściej i ogólnie cała komunikacja będzie jeździć częściej. Te tramwaje, autobusy, metro, pociągi, no i tak dalej. Można by mówić bez końca, ale powiem wam tak. Jeżeli możecie, znaczy nie będę wchodzić w wasze tam pomysły, czy chcecie chodzić na marsze, biegać, czy inne rzeczy, które będą się działy, bo też będą koncert wtedy na PGE, ale jeżeli nie macie jakiegoś konkretnego celu i chcecie po prostu sobie pójść na miasto, pochodzić, to tak, ale z daleka od centrum, bo będzie wszystko w objazdach, zresztą za chwilę zobaczycie ile jest wydarzeń. No to tak, zanim do tego dojdziemy jednak, mam dla was wielkie newsy. W końcu dostaliśmy oficjalną informację, że będzie ukończenie budowy i oddanie do użytku linii kolejowej nr 7 do końca tego roku, jeżeli chodzi o odcinek od wschodniej do Wawra. Ale ważniejsze oczywiście jest to, że od Wawra do Otwocka będzie budowane już w przyszłym roku. Przynajmniej tak jest planowane. No planowane, a jak wyjdzie to wiadomo, że tak zawsze jest, tak będzie. Jak wyjdzie, no to tak, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych dla tego odcinka, bo aktualnie jest pozyskiwane, są decyzje środowiskowe, które najprawdopodobniej do końca tego roku będą już w całości pozyskane. Na nowej trasie powstanie 20 nowych przejść podziemnych. Chodzi o przejścia podziemne do nowych peronów, jak i również pomiędzy peronami, żeby pieśni i rowerzyści mogli się na spokojnie przedostać z jednej na drugą stronę, bo wszystkie przejścia w poziomie szyn będą zlikwidowane, włącznie ze wszystkimi przejazdami kolejowymi dla samochodów, o czym mało kto mówi, a to według mnie jest większa rewolucja, bo brak przejazdów kolejowych i konieczności stania w samochodzie czy w autobusie, aż przejedzie pociąg, to jest
jest rewolucja na Wawrze, bo aktualnie tam takich rewolucji to tylko w Międzyszynie właściwie mamy. Więc pomijając to, no to będzie oczywiście lepiej, dzięki czemu powstaną właśnie 4 nowe przejazdy kolejowe pod albo, znaczy dokładnie wam nie powiem, bo projektów jeszcze nie widziałem. Jak ktoś z was ma, to chętnie podeślijcie mi na maila. Film o tej linii kolejowej do Otwocka będę nagrywać albo w przyszłym miesiącu, tylko już się robi trochę wcześniej ciemno jak teraz, albo po prostu nagram już na początku, znaczy w nowym roku, kiedy już będzie ładnie i zielono, bo nie chcę tego nagrywać zimą, kiedy po prostu wszystko będzie tak marnie wygląda. Natomiast to ważne. Ważne jest to, że 4 nowe przejazdy kolejowe powstaną tak. I lecimy. Po pierwsze w Falnicy, Radości, Józefinie i na ulicy Werbny i Buncerkar. Natomiast gdzie to dokładnie wszystko wygląda? To tak, po kolei. Przy Wawrze mamy tutaj wiadukt, więc tu nie musi być. Anin nie ma swojego przejazdu kolejowego. Międzylesie ma swój własny tutaj tunel, więc to zostało już wybudowane jakiś czas temu. Zresztą ten tunel to jest fragment trasy mostu na Zaporze, bo most na Zaporze ma gdzieś tutaj powstawać, jak dobrze pamiętam. Ale wracając, dalej mamy Warszawa Radość i tutaj mamy już faktycznie przejazd kolejowy i tu w tym miejscu ma powstać nowy bezkolizyjny przejazd. Na razie nie powiem wam, czy to jest tunel, czy to jest wiadukt. Ma być bezkolizyjnie. Chyba, że pociągi będą gdzieś górą. Może. Następnie mamy Warszawa Międzyszyn. Tu nie mamy przejazdu bezpośredniego, jeżeli chodzi o ruch lokalny, tylko i wyłącznie w ramach trasy możemy po prostu przejechać dołem, czy to piesi, czy rowerzyści, czy samochodem. No i oczywiście mamy tak. Następnie Warszawa Falnica. Tu jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, ale jakimś cudem chcą właśnie wprowadzić możliwość nowego przejeżdżania w tym miejscu. W zasadzie chodzi mi o to, że to jest bardzo skomplikowany węzeł, no ale chcą to wprowadzić. Więc mamy kolejny. Następnie tu nie mamy tego w tym miejscu nie będzie przejazdu w ramach ulicy Granicznej. Będzie nowy przejazd w tym miejscu, tutaj na wysokości właśnie ulicy Werby. No i tu będzie coś nowego. Zobaczymy, jak to będą chcieli wprowadzić. Pewnie tu jest po prostu więcej przestrzeni niż tutaj. No i dalej oczywiście już w ramach kolejnych... No i Józefów. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać, bo oczywiście dalej już w Otwocku mamy tutaj wiadukt, tam dalej tunele, więc tam już takiej potrzeby nie ma, jeżeli chodzi o możliwość budowy. Co ważne, sama linia przebudowa kończy się mniej więcej w tym miejscu na stacji Otwock. Jakby dalej tam już nic nie jest zbyt... W sensie Otwock tutaj się kończy. Nie, tutaj Otwock-Świden. W tym miejscu się kończy ta cała przebudowa, ale jak będzie wyglądać układ torowy, to się jeszcze zdziwicie, bo to zupełnie będzie co innego niż teraz, jak to wygląda. No i kolejna informacja to jest to, że będzie nowy parking P plus R w Zielonce, 59 miejsc postojowych, natomiast to nie jest tak, że została podpisana umowa, nie, spokojnie, to wiecie, mamy październik, więc wszystko się wiadomo, co się zbliża, natomiast ważne jest to, że w październiku ma zostać podpisana umowa wyformułuj projektu i buduj z wykonawcą na realizację właśnie tej inwestycji w przeciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. Także taki nowy producer z sekundem pewnie się pojawimy przed rozpoczęciem budowy, albo jak już się rozpoczną prace budowy i po tym jak się zakończą. Tak planujemy przynajmniej. Inne informacje to jest to, że będzie nowy przystanek, nowy tunel w Sulejówku. Wiemy o tym od dawna. Ale nie, to nie jest tak, że została podpisana umowa na to, żeby faktycznie wybudować to już teraz. Nie, na razie dofinansowanie. Natomiast sama budowa i faktycznie elementy, no to jeszcze poczekamy. Podpisana gdzieś umowa to jest zawarcie kontaktu z umożliwia zawarcie kontraktu z wykonawcą robót budowlanych, które planowanie jest pod koniec listopada tego roku. Czyli na razie dostaliśmy pieniądze, ale umowę podpiszemy dopiero w listopadzie. Natomiast otwarcie obiektu zaplanowane jest na później. A otwarcie tunelu, który teraz jest zbudowany, jest zaplanowane na październik. Czyli ten, który się buduje, będzie dany do użytku w październiku, a ten, który ma powstać w przyszłości, będzie podpisana na niego umowa w listopadzie. Przynajmniej takie są plany. Także tak wygląda sytuacja. Jeszcze czekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, jest opóźnienie, jeżeli chodzi o sam tunel w Sulejówku, głównie dlatego, że trzeba było całkowicie nawierzchnię zrywać i ponownie ją tam postawić, bo coś nie wyszło niestety idealnie. Lecimy dalej, bo oczywiście informacji i newsów jest jeszcze, to trochę już się robi ciemno, jak widzicie. Więc newsy kolejne to jest to, że w Zakopanem zostało oddane do użytku nowe centrum komunikacyjne przy dworcu kolejowym. Film dokładnie o tym nowym całym centrum komunikacyjnym zrobię w przyszłym miesiącu, kiedy będę faktycznie w Zakopanem. Natomiast, no to ja mogę powiedzieć,
oddali do użytku, huczne imprezy i tak dalej, nowe budynki oddane do są otwarte. Natomiast zastanawiamy tylko i wyłącznie jedna rzecz, bo został oddany do użytku również parking P+R. Szczegółowo możecie to sobie zobaczyć ostatnio w moim filmie Zakopanego, tam dokładnie widzieliście to całe centrum komunikacyjne. Tam jest nowy dworzec autobusowy, nowa stacja kolejowa realizowana przez PKP, więc to jeszcze nie jest gotowe. No i cały nowy P+R, no bo to było realizowane przez miasto, to jest osobne domeny. No i oczywiście budynki dworcowe. Natomiast nowy P+R na wjeździe ma w czerwonym kółeczku zielony samochodzik. A tu możemy wyczytać, że będzie 146 miejsc postojowych. Jest to pierwsze P+R wielopoziomowe w całym Zakopanem. 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 68 stanowisk dla rowerów. I 4 stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Skoro samochody elektryczne nie mogą wjeżdżać na parking, to jak mają być ładowane? Chyba, że gdzieś na zewnątrz jest tamte miejsce do ładowania. Ale aż 4 to nie widziałem na zewnątrz, tak mi się przynajmniej wydaje. No i dalej oczywiście mamy 7 stanowisk do ładowania rowerów elektrycznych. Ciekawe, czy mogą wjechać. I jedna samoobsługowa stacja do naprawy rowerów. Także takie rewolucje są właśnie tutaj przewidziane. Następnie utrudnienia. No to tak, po pierwsze. Weekendowe prace na Malborskiej, 120, 160 i N11 na trasach zmienionych. Nakaz wszaka, teraz w związku z różnymi utrudnieniami i zmieniami linia 184 będzie jeździć inaczej w związku z tymi pracami, tam, które wam pokazywałem na lekcyjnej. Następnie żołnierzy wyklętych jest frezowana i wymiana nawierzchni 122, 171 i 220, jedną zmienionymi trasami. Następnie zgromadzenia, wszystko może być na okrągło w centrum Warszawy i nawet niekoniecznie, więc 30 września będą wydarzenia. Następnie mamy informację, że będzie Biegnij Warszawo również 30 września. Będzie tam też wydarzenia na PGE Narodowym 30 września i będą też rewolucje 1 października w postaci jakiegoś marszu, z tego co kojarzę, i wtedy będzie jeździć częściej WTP. W sensie to jest dziwne, bo zazwyczaj jak są marsze, to jeździ są utrudnienia na objazdach, wszystko, a tu mamy więcej, będzie jeździć komunikacji miejskiej. No, ciekawie. No i przechodzimy do tematów innych, czyli, a mianowicie ulica Żołnierzy Wyklętych dostanie nową nawierzchnię. No i to jest dobra nowina, w weekend będzie to analizowane i dlatego cała ulica będzie nieprzejezdna. Oczywiście dojazd do pozycji jakiś tam w teorii będzie, ale autobusy nie będą jeździć, więc raczej przejazdu tędy nie będzie. Inna dobra nowina to jest to, że w końcu mamy wykonawcę na nową, zieloną Chmielną. Prace mają ruszyć w listopadzie, więc na spokojnie, dopiero w przyszłym miesiącu sobie film o Chmielnej nagrałem dokładnie, jak wygląda ulica Chmielna teraz już chyba w czerwcu, jak dobrze pamiętam. Także na spokojnie film cały z ulicy Chmielnej, jak będzie wyglądać nowa i będzie przebudowana, zobaczycie w przyszłym miesiącu, bo na razie mam zbyt dużo filmów w kolejce, między innymi jeden z przepięknych parków, który powstał w ostatnim czasie w Warszawie i oczywiście nie chodzi mi o Zieloną Chmielną czy Plac Pięciu Rogów. Inna informacja dobra, to jest miejsce, które polecam wam do zwiedzenia, sam jeszcze nie miałem okazji być, ale Cytadeli, kto nie chciałby zobaczyć nowej. Budimex zakończył budowę Muzeum Historii Polski. Oczywiście wiadomo, konferencje, pokazywanie, wspaniałe i tak dalej, ale nie będę ukrywać, że jestem ciekawa tego miejsca, bo po prostu to wygląda przepięknie, jeżeli chodzi o zdjęcia. Miejsce świetne. Nigdy nie byłem w Cytadeli, nawet przed rozpoczęciem przebudowy, no bo to raczej było miejsce niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Ładnie to wygląda. Oczywiście, że z dana będę musiał to teraz zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda z zewnątrz. Ładne, obszklone. Ogólnie budynek całkiem ciekawy, a w środku jeszcze lepiej. Z widoczkami, no i z bajerami. No, zobaczcie, co my tu mamy. No, także trzeba będzie sobie chętnie będę chciał przejść, zobaczyć, co tam się będzie znajdowało, bo naprawdę nowy budynek, możliwe, że nowa wizytówka Warszawy się nam tutaj urodziła, a Cytadela na samym końcu bulwarów. No, co prawda ta przebudowa bulwarów się tak zakończyła jakoś realnie i dalej nie trwa, no ale przydałoby się, żeby ładnie się to połączyło wszystko w jedną całość z Mostem Gdańskim. Dobra, to czas na sondaże, mniejsza z tym, bo jak zawsze trzeba też coś o tym powiedzieć. Wczoraj pojawił się sondaż, bo taki dla mnie poglądowy, ile mniej więcej macie lat, bo wiem, że doskonale, że większość osób z was i tak na YouTubie zaznacza inny wiek, głównie jeżeli jesteście w grupie tej młodszej. No i tak, na 1400 głosów wiem, że większość z was to jest w grupie 19-30, czyli mniej więcej takie jak ja w sumie. Następnie 25% z was to jest 31-50 lat. Kolejna grupa szeroka to jest poniżej 18, o 15-18-20%, poniżej 14-5% i powyżej 51 lat
7%. Ogólnie jestem zawsze zdziwiony, jak widzę, że dużo, dużo osób starsze mnie oglądają, ale no cóż, może coś faktycznie w tych moich filmach jest ciekawego. No i lecimy dalej. Quizy, mniejsza z tym. Czy niektóre stacje meta mogą być wykorzystywane jako schrony? Oczywiście, że mogą, to możecie się dowiedzieć wielokrotnie podczas różnych zwiedzań schronów, które są organizowane przez koło miłośników meta. Co jakiś czas organizujemy, wchodzimy, zobaczymy, niedługo będzie ciekawa wycieczka. Radzę wam obserwować profil KMM, jak i również na grupie Co się dzieje w metrze. Linki oczywiście macie do tego w opisie, bo niedługo będziemy, no, takie ciekawsze wydarzenie, ciekawe grodzie będzie można zobaczyć. Natomiast pytanie było, większość z was dobrze odpowiedziało, na 1100 osób, 93% z was dobrze odpowiedziało. Niektóre stacje meta mogą być schronami, żadna stacja długiej linii meta nie jest do tego przystosowana, tylko i wyłącznie stacje meta, teraz ja nie skłamał, bo zawsze się mylę, od Kabat do Wierzbna. Te stacje meta mogą być jako schrony, kolejne stacje do Wilanowskiej konstrukcyjnie były budowane jako schrony, ale zabrakło pieniędzy na grodzie i inne elementy wyposażenia jako schronowe, więc no i ogólnie to, co tam jest, jest co jakiś czas wykorzystywane, głównie grodzia OCL, dzięki którym na przykład niektóre stacje na ulicy Nowej nie zostały zalane. Natomiast to nie oznacza, że one są w świetnym stanie, wszystko jest wyposażone w pełni, nie jesteśmy w stanie wojny, nie przewidujemy używania tych schronów w najbliższym czasie, nie mamy żadnych też większych kataklizmów w Polsce, więc jest taka możliwość, ale to nie jest na dłuższy czas. Ogólnie to też było tak realizowane, aby po prostu można było tam przesiedzieć niedługi czas, z tego co pamiętam, tam maksymalnie do 3 dni, i po prostu ewakuować się na Kabaty albo w drugą stronę na Młociny tunelami. Chodziło o to po prostu, żeby się ewakuować tamtędy. Co ważne, odpowiadając na wasze pytania, tak, również w tunelach są takie grodzie, aby odciąć konkretne odcinki, i również właśnie za stacją Wierzbno jest takie zamknięcie, więc ogólnie takie miejsca tam, na przykład przed Politechniką, też jest takie miejsce, gdzie miało być grodzie przed stacją Metracentrum, ale tam już po prostu ze względów braków finansowych, a to dosyć dużo kosztowało więcej, to nie powstało. Mrówki po mnie chodzą, więc tylko się dokręcę. Więcej informacji tam w kole miłośników meta, tam oczywiście dowiedzieć ciekawostek. No i na koniec jeszcze jeden sondaż, a mianowicie, jakie linie tramwajowe powinny pojechać do Wilanowa poza 14. No i tak, większość z was stwierdziło na prawie 800 głosów, że to powinna być nowa lub inna linia tramwajowa niż wyżej wymienione. 51% z was tego zagłosowało, na 33 19% z was, 35 14%, 10 10%, 4 6%. Dobrze, że szwórki nikt nie chce mi zabrać, że dziesiątkę trochę się martwię. Ale 35 powinno wrócić, naprawdę. 35 i 14 to są linie, które są potrzebne na płaski. Bardzo źle jest teraz bez nich i ja to mówię w każdym odcinku mniejsza z tym, ale ja bardzo nad tym ubolewam, bo teraz mam dużo gorszy dojazd z niektórych miejsca w tamtędy, na przykład nie mogę na przykład dojechać do Centrum Handlowego Arkadia bezpośrednio, czy na Dworzec Zachodni jest dużo gorszy dojazd, jeżeli chcecie dojechać z Pławskiej, nie jadąc do Metra. Jest źle. Zresztą metrem też nie dojedziecie. No i na koniec dwa ostatnie elementy, czyli oczywiście absurdy mniejsza z tym, ponieważ ostatnie mniejsza z tym było w tym samym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, przez różne względy, a to jest już teraz, ale było mnóstwo informacji, no i jutro pada deszcz, więc nie mogłem nagrać z drzewa. No to musiałem teraz zobaczyć, jakie mamy, no i z poprzedniego tygodnia mamy taki absurd, który ja wysłałem. A mianowicie zielona droga rowerowa według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, proszę bardzo, mamy znak, że to jest, że tu mamy, nie, to w sumie to jest zielony chodnik, tu mamy rowerzystów, a tu mamy pieszych. Proszę. Więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś z was chce mi wytłumaczyć, w jaki sposób to jest niepoprawnie wygląda, ja raz odpowiadam na wasze pytania. Tak, ja to zgłosiłem na 1915. 1915 nie ma mocy sprawczej na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i nic nie zrobili. Ale jakby ja dalej się zastanawiam, czy tu jest niewybudowane coś, czy znak jest źle ustawiony. Bo on tu jest naprawdę już długi czas. Możecie sobie zastanowić po prostu, kiedy została wybudowana ta trasa, bo to jest w ramach budowy trasy ekspresowej do lotniska. No i oczywiście do Mordoru. No, to z takim elementem was zostawiam na koniec, jak i również przypominam dla osób wspierających i dla osób, które chciałyby wspomóc moją produkcję, do końca tego miesiąca, właściwie do 1 października, można mnie wspierać na YouTubie, natomiast teraz już do 1 października ta forma wspierania będzie wyłączona.
i tylko i wyłącznie możliwość wspierania będzie poprzez Patronite, do którego macie link w opisie, jak i również na karcie społeczności, i pojawiła się nowa zbiórka. Jeżeli chcecie dać jakiś donate na konkretny film, po prostu chcecie wspomóc nie poprzez subskrypcyjne wspieranie, tylko i wyłącznie na jakiś konkretny cel, to aktualnie jest taki jeden cel z odległą ceną, ale jest, czyli na drona FPV z bytem aktualnie. Cena zabójcza. Ale jak ktoś was jest zainteresowany spoważeniem i zobaczeniem, jak Warszawa może wyglądać trochę w niekonwencjonalny sposób, na przykład na Warszawie Zachodniej, no to zapraszam. Oczywiście to byłyby dodatkowe filmy, to nie zastąpiłoby tych filmów, które są teraz, tylko to byłyby ekstra kolejne filmy. No i oczywiście zachęcam was, bo to nie tylko i wyłącznie, tak jak tu właśnie pokazałem, zbiórki, to również nowe elementy, które będą rozwijane. Między innymi aktualnym planem jest to, że będzie zakupiona kolejna bateria do Dodona i bardziej szczegółowo będę wam pokazywać, jak powstępują prace budowlane na STP Karolin, czyli stacji techniczno-postojowej metra, jak i również jak tam postępuje budowa S7, o której będzie film jutro. Wiem, że czekacie na niego już pewnie jest jakieś ponad 2 tygodnie. Film jest opóźniony ze względu na to, że są dużo ważniejsze różne inwestycje, gdzie jest większy progres, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Na przykład dzisiaj trasa Łazienkowska wleciała, bo zostało to asfaltowane w ostatnich dniach i po prostu ten film jest cały czas przerzucany na jeszcze później. No i miejmy nadzieję, że w końcu będzie zrealizowany. Inny to jest przyszłościowe założenie drugiego kanału na poszczególne inne serie, których teraz mało realizuję lub w ogóle nie realizuję, a w przyszłości na pewno to się zmieni. Bo nie chcę tego wrzucać na ten kanał, tylko na zupełnie coś innego, bo to będzie zupełnie coś innego. Więcej szczegółów na Patronite macie, to możecie sobie poczytać. Kolejnym celem, który będzie powyżej, to będą nowe autorskie filmy, nasze spotkania z Sykutem raz na 2 miesiące lub raz na kwartał z pogadaniem o aktualnej sytuacji ogólnej. Ale to później, no bo to jeszcze musimy dobić najpierw do tego poziomu, a dopiero później jakieś tam specjalne filmy z Sykutem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Jest was już tutaj ponad 12 980 osób. Poprzednim już raz z tym powiedziałem, ciekawe czy dobijemy do 13 tysięcy. Siłą rzeczy, jeżeli odcinek się pojawia po 5 dniach, a nie po 7, to jest raczej mało możliwe. Zabrakło 20 subskrypcji, ale już chyba w kolejnym miesiącu z tym tak to będzie wyglądać, że już przebijemy ten próg. Bo jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne podsumowanie informacji z Warszawy i komunikacyjnych z całej Polski, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny miesiąc z tym, jak zawsze, już od kilku, a właściwie chyba 2 lat. Pojawiałem się zawsze w weekendy, tylko był 1 lub 2 weekendy, kiedy się nie pojawiło mniejsze z tym w obrębie. Weekend to oznacza piątek, sobota, niedziela lub poniedziałek. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej pojawi się w końcu film o przepięknym parku w Warszawie, który powstał w ostatnim czasie. Będzie film z Ożerowa niedługo, z S7 oczywiście się jutro pojawi, przelot zachodni też w najbliższych dniach, jak i również film o placu na Rozdrożu, bo tam ciekawe znaleziska można zobaczyć. No i jeszcze byłem w przejściu podziemnym, właściwie do niego wleciałem na ostatnią chwilę. A w nowym miesiącu kolejne nowe inwestycje, a jest ich jak zawsze co miesiąc, co i miara. Tymczasem do zobaczenia. I przypominam wspierającym, że to jest ostatnia chwila na przeniesienie swojego wspierania na Patronite'a. Cześć!